zawody taneczne oraz rzesza tancerzy z całej Polski, mnóstwo dobrego bitu, a na koniec gwiazda polskiej sceny undergroundowej. Tak wyglądała sobota w Labiryncie. 15 sierpnia w stalowowolskim klubie Labirynt odbyła się po raz pierwszy bitwa o stalową matę. Z inicjatywą zorganizowania turnieju tanecznego wyszli stalowowolscy biboje oraz Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych. Pomysł, który zrodził się dawno wśród lokalnych bibojów oraz organizatorów hip-hopowych przedsięwzięć, stał się faktem. Bitwa o stalową matę, otwarty turniej tańca breakdance. Pierwsza edycja, aczkolwiek od wielu lat w naszych głowach już przygotowywana. W tym roku doszła do skutku. Bitwa jak najbardziej zorganizowana, wydaje mi się, na dobrym poziomie. Jest kilka konkretnych ekip z całego kraju. Co więcej, pula nagród 3000 zł. No jak pokazuje to, że przyjeżdżają ekipy z Sanoka, z Rzeszowa, z Lublina, z Kraśnika, z Łodzi nawet. Organizatorzy przewidzieli dwie kategorie startowe, a pula nagród wynosiła 3000 zł. Chęć udziału w imprezie zgłosiła rzesza tancerzy z całego kraju. Na parkiecie pojawiło się około 50 tancerzy, którzy zaprezentowali swoje umiejętności. Odbył się również pokaz sędziów turnieju. Ja tańczę już 11 lat. W stalowej na razie się powolutku rozwija, właśnie to są takie pierwsze zawody zorganizowane w celach też promocyjnych tego tańca, żeby ludzie zobaczyli, co to jest, jak to wygląda, że to jest fajne. Myślę, że ta inicjatywa na pewno rozpropaguje jakoś breakdance. Po turnieju na wszystkich czekało afterparty z udziałem jednego z najbardziej lubianych i cenionych raperów na polskiej scenie undergroundowej, Kękę.